Spora poczekalnia znajdująca się w budynku dworca PKS przy ulicy Utrata stoi pusta. Pasażerowie korzystający z komunikacji autobusowej muszą na stojąco oczekiwać w około 20-metrowej klitce, która niegdyś, w czasach suwalskiego PKS-u, była pomieszczeniem dla dyżurnego ruchu. Nie ma tu nawet powszechnie dostępnej toalety. W okresach świątecznych, gdy ruch pasażerski jest większy, podróżni oczekujący na autobus nawet nie mają na czym przysiąść. Tuż obok jest pomieszczenie dawnej poczekalni. Przestronne, ciepłe, widne, z ławeczkami i toaletami. Taką wizytówkę miasta mamy dla osób, które odwiedzają Suwałki. W imieniu zbulwersowanych podróżnych podczas sesji Rady Miejskiej wystąpił przewodniczący tego gremium Zdzisław Przełomiec. Zaapelował do prezydenta, by ten po raz kolejny skierował wystąpienie do PKS Nowa o uregulowanie kwestii poczekalni. Problem w tym, że białostocka spółka nieszczególnie jest zainteresowana najmem pomieszczenia, które zapewniłoby elementarnie ludzkie warunki oczekującym na transport pasażerom. Niegdyś poczekalnia dworca PKS, ta duża, pełna była ludzi, ale i kursów było znacznie więcej. Teraz rozkład jazdy znacząco okrojono i jak zauważyła Mariola Karpińska, suwalska radna, spółka z Białegostoku nie oferuje nawet jednego kursu do stolicy. To było dość zaskakujące spostrzeżenie, szczególnie, że wielokrotnie już władze miasta apelowały do PKS Nowa o podjęcie działań mających na celu ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego Suwałk. Zarząd spółki odpowiada jednak na tego rodzaju apele w jeden sposób. Takie kursy oferują prywatni przewoźnicy, więc o wykluczeniu trudno mówić. Na apel radnej z klubu PiS odpowiedział wyraźnie poruszony Jacek Niedźwiecki z opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej. No muszę to powiedzieć, ale do kogo to są pretensje? Do pana prezydenta? Do nas? Właścicielem spółki Nowa jest Urząd Marszałkowski, a marszałkiem jest osoba rekomendowana przez PiS. Rozmawiajcie ze swoimi ludźmi. I zwracajcie na to uwagę, tak? Że nie ma ani jednego autobusu do Warszawy z Suwałk, że nie ma poczekalni w Suwałkach. To jest wszystko zależne od spółki Nowa.